Dzień dobry. Zaczęliśmy z przytupem w zasadzie. Bo właściwie nasze otwarcie zbiegło się z festiwalem Konrada, gdzie wystartowaliśmy takim bardzo fajnym cyklem spotkań przed korektą, gdzie pisarze przychodzili do nas i czytali fragmenty swoich jeszcze nieopublikowanych książek. No i w zasadzie od tego czasu, od października, tych spotkań już było około 20, myślę, spokojnie. Oprócz tego, że mamy tytuły tylko i wyłącznie z wydawnictwa Charakter, temu jest poświęcony cały nasz stół. W wydawnictwie Charakter no, już jest ponad 100 tytułów. No, mamy też wszystkie inne, dla nas najważniejsze wydawnictwa, które pojawiają się na rynku księgarskim. Dobre, to są książki, to są takie tytuły, pod którymi my się podpisujemy i wiemy, że możemy je jakby z całą prawdą naszego serca i takiej filozofii czytelniczej naszym klientom polecić. I to jest chyba właśnie takie najważniejsze dla nas, żeby trzymać poziom, żebyśmy zamawiali i oferowali te książki, o których wiemy, że są dobre. Cenimy sobie współpracę z małymi, niszowymi, niezależnymi wydawcami, bo też sami kiedyś byliśmy w tym miejscu i wiemy, że należy wspierać i bardzo nas to cieszy, że możemy mieć tutaj też takie książki, które właśnie nie zawsze znajdą miejsce gdzie indziej. Co czytamy? Ja czytam Zmierzch. To jest książka, która wydana jest przez wydawnictwo Tajfuny. Zmierzch Osamu Dazai. To jest też młode wydawnictwo, wydawnictwo Tajfuny z Warszawy. To są dziewczyny, które oprócz tego, że mają swoją księgarnię, to założyły wydawnictwo i propagują literaturę japońską. Ciężko powiedzieć, co byśmy chciały w tym momencie polecić, bo tutaj to jest temat rzeka. Właśnie dojechało dzisiaj Planetarium, czyli najnowsza propozycja wydawnicza od dwóch sióstr. Książka, która jest tak piękna, że żadne słowa tego nie opiszą i żadne zdjęcia tego nie oddadzą. Mogę na dowód pokazać troszkę. To jest kolejna po Animalium, po Botanicum i Dinosaurium propozycja w tej serii. Jest po prostu przepiękna. No oczywiście są książki, które Charakter ma od samego początku swojej działalności. Książki, które dotyczą architektury, które dotyczą architektury miast, czy też takiej ogólnie myśli na temat społeczności miejskiej. Tu oczywiście trzeba wymienić książki Filipa Springera. Ostatnio w maju wydana książka Epoka spektaklu. No jest tego dość sporo. Cała seria książek, które mają dać narzędzia do rozmowy o wielokulturowości, do rozmowy o migracjach, o emigrantach, o tym, co no, w ostatnich latach bardzo mocno wybrzmiało i jest też seria, która już bardziej się nam rozrosła. W tym momencie to są 4 tytuły. To jest książka Co to jest islam? Książka dla dzieci i dorosłych Tahara Benzeluna. Potem pojawiła się Migranci i migracje, muzułmanie w Europie i ostatnia w tej serii książka Reni Edoloch, Dlaczego nie rozmawiamy z białymi o kolorze skóry. Jesteśmy w księgarni Nowej, w Nowej Hucie, w miejscu zupełnie świeżym, które działa od 22 listopada. Zielono jest paprotkowo, to jest nas znak rozpoznawczy. Generalnie instruujemy Państwa, którzy próbują do nas trafić, że mają się kierować na palmy, bo tak generalnie określają nasze paprotki. Jest tu bardzo, bardzo przyjemny klimat. Jest to przestrzeń bardzo otwarta, z witrynami otwartymi na park ratuszowy. Jest to tak zwane miejsce spotkań, bo oprócz tego, że jest tu księgarnia, jest
informacja imprezowa, to organizujemy tutaj spotkania autorskie, spotkania z poetami, cykl spotkań z Grzegorzem Jankowiczem, czyli dyrektorem programowym Festiwalu Konrada. Jest to cykl, który nazywa się Nauka Czytania. Jest to propozycja dla dorosłych, którzy chcą rozmawiać o poezji, chcą o poezji słuchać i wymieniać się refleksjami. Bardzo, bardzo jestem otwarta na rozmowy, na spotkania. Uwielbiam to i to jest kwintesencją w sumie mnie i tego miejsca razem. Tutaj mamy komiksy, to są komiksy i dla dorosłych, i dla dzieciaków. Tu mamy troszkę poezji, tutaj właśnie ci wrażliwi dorośli, czyli picture booki. Tutaj mamy trochę książek muzycznych, artystycznych, a tutaj półkę o sztuce. Oczywiście nie możemy zapomnieć o Beksińskim, który sąsiadujemy absolutnie z jego wystawą stałą w NCK-u. Także to też jest fajny kontekst i mamy też trochę albumów. Bardzo rekomenduję obecnie komiks pewnego lata. Jest to komiks o odejrzewaniu przyjaźni nastolatek, która przyjaźń tak kryje w sobie jakieś takie elementy złowrogie, odkrywanie rzeczywistości, ale nie w taki łagodny sposób, jakbyśmy sobie życzyli każdemu nastolatkowi, tylko w sposób taki życiowy, czyli no, nie, bez ogródek, po prostu rzeczywistość bez ogródek. Super komiksem takim wielkiej wagi, a temat jest absolutnie odwrotny, lżejszy od swojego cienia. Jest to opowieść komiksowa, autobiograficzna o dziewczynie, która borykała się z anoreksją. Także to jest taki temat na czasie. No i rzecz, jeżeli nawet nie dotyczy kogoś, ale na pewno zawsze, każdy z nas zna kogoś, kto przynajmniej musnął ten problem. Także pozycja warta zachodu. I w sumie sztandarowa powieść komiksowa, biograficzna Niebieskie Pigułki to jest w sumie już kultowa propozycja o mężczyźnie, który poznaje kobietę, która wychowuje dziecko i dziecko, i zarówno ona jak i dziecko są nosicielami wirusa HIV i takie borykanie się jego z tym, czy to uczucie jakoś wzdusić w sobie, w zarodku, czy otworzyć się na nie z wszystkimi rzeczami, z wszystkimi problemami, które się z tym wiążą. Jeszcze ta zielona ściana, która jest za panami, będzie wyburzona zupełnie niedługo i powstanie tutaj przestrzeń kawiarniana. Z tej strony będziemy mieć bar, a tutaj będzie można zasiąść nie tylko z książką, ale i z herbatą, kawą, ciastkiem. I też mamy w planie udostępnić parapety, żeby zupełnie można móc się wyłożyć w słońcu nowochódzkim, spędzać przyjemnie czas. Ekstra. Zapraszamy serdecznie do naszej fajnej, zielonej księgarni nowej. Jesteśmy właściwie w domu pod Globusem. To był budynek, który na początku minionego wieku służył izbie przemysłowo-handlowej. I stąd jest Globus, bo na szczycie wieży zegarowej, bo ludzie, którzy tutaj pracowali, którzy się spotykali, zajmowali się handlem z różnymi rejonami świata i podróżowali po tym świecie. I później w wyniku wielu różnych perturbacji przeszedł w ręce wydawnictwa literackiego. I wydawnictwo literackie chciało, żeby w tym miejscu była zawsze księgarnia. 9 lat będzie w listopadzie, księgarnię pod Globusem założyli miłośnicy książek i przyjaciele Asia i Adam. Teraz z Adamem pracuję ja. No i przedajemy tutaj książki i organizujemy spotkania. Mamy poradniki, mamy książki kucharskie, bo też lubimy gotować. Mamy dział z reportażami, który też się rozrasta, ponieważ jest coraz większa moda właśnie na reportaże. Mamy taki specjalny regalik z moim ulubionym wydawnictwem książkowe Klimaty, które wydaje literaturę Europy Środkowej, Wschodniej, Bliskiego Wschodu, literaturę grecką. I to są takie książki, których gdyby nie ci odważni ludzie z wydawnictwa książkowe Klimaty, to pewnie nikt by nie wydał. To jedna z moich ulubionych książek, to jest W ciemność Anny Bolawy. To jest książka o szalonej zielarce. Bardzo lubię tę książkę, jest mocno metafizyczna. To jest seria czeskiej Klimaty, czyli literatura czeska. Dlaczego zabiłam moją najlepszą przyjaciółkę? To jest książka z literatury greckiej.
Wbrew tytułowi nie jest tak drastyczna, jak się wydaje, ale jest bardzo, bardzo mocna i bardzo dobrze napisana. No i książka, która dostała kilka lat temu nagrodę literacką Angelus, to jest Księga Szeptów Warujana Wozganiana. Bardzo poruszająca i piękna, piękna opowieść. O, kończę właśnie biografię, która mnie w sumie bardzo zaskoczyła. To jest biografia Henryka Mikołaja Góreckiego. Bardzo się cieszę, że sobie zarezerwowałam też i zabrałam do domu książkę Marii Wilczyk-Krupy, biografię Wojciecha Killara, bo jest naprawdę świetnie napisana. Pani się ze mną zgadza. Jest świetnie napisana i gdybym przez przypadek nie sięgnęła po tę książkę, to nie dowiedziałabym się, że ten świetny kompozytor miał taką biografię, która nadaje się na bardzo poważny hollywoodzki film, tak, z wieloma zwrotami akcji, na szczęście z happy endem. Bardzo tę książkę polecam. To są też piękne książki wydawnictwa Rebis, to jest jedna z tych książek, Złoty Atlas. To są największe wyprawy odkrycia i poszukiwania na mapach, chociaż moja ulubiona książka z tej serii, to jest, chyba jej tutaj nie mamy, ale wydaje mi się, że tego samego autora, książka o lądach, których nigdy nie było, jak ta zatopiona Atlantyda, ale nie tylko. Kiedyś ludzie sobie po prostu na przykład wymyślali wyspy i różne inne krainy i sobie je nanosili na mapy i twierdzili, że na nich byli i je zwiedzali. I to jest właśnie książka o tym, bardzo ją lubię. Wiemy, że studenci szukają jak najniższych cen ze względu na ograniczone budżety, dlatego często, to znaczy studenci przychodzą do nas, ale często jest tak, że po prostu przeglądają książkę i szukają później innego miejsca, gdzie mogą kupić ją taniej, na przykład w internecie. Natomiast no, zależy nam na tym, żeby też wokół tych książek dyskutować. To jest nasza praca. Ale to nie jest sprzedaż butów, chociaż sprzedaż butów też może być pewnie intrygującym zajęciem, czy nie wiem, jakiegoś przypadkowego towaru, tylko to są, sprzedajemy książki, ponieważ kochamy czytać i kochamy książki, lubimy o nich dyskutować, bardzo lubimy się o nie kłócić, bo mamy zupełnie różne gusta, jeżeli chodzi o książki. Śmieję się, że mój szef przez 7 lat naszej współpracy polecił mi tylko dwie książki, które faktycznie mi się podobały i które przeczytałam i dzięki temu odkryłam ich autorów, ale to były tylko te dwie. Natomiast co to był za książka? To był Hubert Klimko-Dobrzaniecki, nie pamiętam tej książki, Samotność chyba, i później przeczytałam wszystkie książki Huberta. A druga to była Śmierć pięknych saren od Ty Pawła. I jestem w ogóle teraz największą fanką Oty Pawła od tej pory. Także tak, to zawdzięczam mu dobre rzeczy, ale na przykład czyta dużo kryminałów i sensacji, no to tutaj się już w ogóle nie mamy po co spotykać. Ale dzięki temu przychodzi klient i możemy porozmawiać z tym klientem o tym właśnie, co nam się podoba, co się podoba Adamowi, co się podoba pani Renacie i w końcu ten klient z którymś z nas się dogada i sobie wybierze odpowiednią książkę. Dlatego zachęcam studentów, żeby przyjść i porozmawiać z nami o książkach. Jeśli się nie uda kupić, mamy tutaj stoły i krzesła, mamy kanapę, można posiedzieć i poczytać. A mnóż jednak się uda wydać te kilka złotych więcej albo podyskutować o rabacie. Nie z szefem oczywiście, ale my jesteśmy miłe i dajemy rabat, jak tylko możemy.